Hej twardzielu, w dzisiejszym odcinku mamy TPS-a, czyli więzień z Azkabanu. Nie mylić z telekomunikacją polską. Zaczynamy! Wypękła bańka, mydlana, dramat, nadzieja umarła w ścianach, lodówka się nie zapełni sama. Zaczniemy od tego. Robert RS-997. Typ wymuszał haracze na ciężko pracujących ludziach. W jego domu znęcali się nad własnym dzieckiem. Wow. Dziewczynka z siniakami i pręgami na ciele. Jego baba poszukiwana przez prokuraturę. A TPS wspiera Patusa i wysyła mu nowe komplety ubrań. TPS-ie, dziękuję. Paka doszła. Lord Jesus. W których wygląda w aucie jak choinka zapachowa. Choinka opuściła samochód. To jest dowód na istnienie świętego Mikołaja. Bo w polskim rapie są nawet dukające elfy. Tylko obdarowują sami siebie. Ho, ho, ho. Ostatnio go aresztowali, bo trzymał 13 kilo klefedronu w klubie sportowym, z którego regularnie zdawał relacje na Instagramie. Obnosząc się z zarabianą gotówką. Jak kanapka, to tylko ze smalcem. To jest brak jakiegokolwiek myślenia i BHP. W jego przypadku słowo na i ze skrótu git zamienia się w słowo idiota. Każdy słucha czego chce, ale nie potrafię zrozumieć wczuwania się w te ich moralizatorskie teksty, budowanie na tym swojego światopoglądu od najmłodszych lat, gdzie ich wiedza życiowa jest adekwatna do mietka spod budki z piwem. To wybacz, ale dla mnie trzeba mieć coś nie tak pod kopułą, żeby to było jeszcze dobre muzycznie. Leci rymu fala, zaufaj dobrym radom. Gówno tam wiecie. Więc z połamaną szybką się obudzisz, będzie terror. Wyglądasz jak jebany Harry Potter. Jeszcze promują współzależność w tych śmiesznych ekipach, gdzie jak ktoś chce odbić, zająć się pracą, rozwojem, rodziną, pasją, zamiast stać i chlać pod sklepem, to będzie stawał się dla nich stopniowo niewygodny. Gdzie otoczenie ściąga cię w dół i trzyma jak kotwica. Co też chcesz mi sprzedać? Ale ja nie jestem konfiturą, nie będę się pruł w sądzie jak jakiś frajer. Ale ktoś zaraz powie, nie, to były tylko stare teksty. TPS 2022. Nie myśl, że dzieciaki w domu, to nikt nie przyjedzie. Jak się sprujesz ci wpierdolić, do końca się jedzie. Bing bong! Zobaczcie jakie rymy. Przyjedzie i jedzie. Przyjedzie i jedzie. Nie myśl, że dzieciaki w domu, to nikt nie przyjedzie. W każdym kawałku wyzywa od lamusów, a ma ręce jak T-Rex. Poskładałby go pierwszy lepszy typek wracający z treningu karate. Paryż fów na baniaku, ja chcę na tym skończyć, dziękuję. Polski Harry Potter, którego potrącił Opel, chce udawać Scarface'a. To się mogło udać tylko w Polsce. Nielegalne życie. Podstawowe rymy TPS-a. O tym samym. Jaranie, więzienie, szmal zarabiany. Zostało. Tiki czasem widzę z tych kresek, co się brało. Tiki czasem widzę z tych kresek, co się brało. Srało, mało grało i się nie poukładało. Yes, Lord. Następne. Że już nie czuję. Już mnie nie stresuje. A uje się nie kreskuje. Hustle and flow. Studio and dom. Chłopie, jakie flow? Ty nie rapujesz, ty dukasz. Wcześniej myślałem, że polski rap jest jakieś 30 lat za murzynami. Ale po zobaczeniu na przykład tej zwrotki, okazuje się, że przepaść wynosi 70 lat. Powiem ci, że takie perełki tu się odkrywają. Za chwilę okaże się, że na ich tle intruz wypada naprawdę dobrze. Wyglądacie jak typy, co kurwa na Syberii kurwa w gułagu siedzieli za majty czy coś takiego. Wyglądacie kurwa centralnie jak pedofile. No coś strasznego po prostu. Podesłaliście mi ten wywiad. Zresetowałem kompa, ale dalej słyszałem takie dydydydy, bb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 
Ale sprawdziłem na telefonie i okazało się, że TPS tak się jąka. Jego logopedą był chyba Kali. Co ciekawe, takie słowa jak konfident potrafi wymówić bez zająknięcia. Życzę konfidentom śmierci. Przyspieszenie jakieś przejścia jakieś. No ale nie ma się co śmiać. Przyczyny tego typu zaburzeń mogą być różne i nie muszą od razu oznaczać stresu pourazowego spowodowanego schylaniem się po mydło. No. Chodzi o to, że gość ma straszną wadę wymowy i nawija cały czas z taką manierą. Także jego pewnie słuchają te prawilne ziomeczki dla przekazu. Dla przekazu. Kasa z policją jest zawsze i wszędzie? Cały czas i całe życie. Także podkreślam, tu nie ma flow.
to jest dukanie do bitu. Jego teksty to freestyle, który można jechać w nieskończoność. Jak zacząłbym dzisiaj, to do jutra wydukałbym całą dyskografię TPS-a. Mój Rolek. Dawaj, polecę freestyle na żywca. Pod ten sam podkoń. Pieniądze przypały i dobre chłopaki przed sądem złapani, bo kradli kołpaki. Policja prowokacje i hardkorowe akcje. Po browar na stację, egzotyczne wakacje. Gad zamyka klapę i wypuszcza na spacer. Frajer się sapie, a jest na niego papier. W toj toju się drapie, wyskoczę to wyłapie. Taki z ciebie gangster jak z TPS-a raper. Peace, yo. Jeżeli twoja babcia wstydzi się freestylować, bo myśli, że jej rymy są słabe, to puść jej rap TPS-a. I pokaż jej, że zarabia z tego więcej niż wynosi jej roczna renta. To kto to jest? Jarecki ZDW. Bez fałszu. Na ficie TPS i wieszak. Zacytujmy coś. Skuby synu. Muzyka banie oplata. Pozdrowienia dla brata. PDW co dzieli krata. Muzyka banie oplata. Jebana każda szmata. Będzie całe życie. Poruszam ten temat. Na bicie czy na stricie. A, to dobre jest. Nigdy nie uwierzycie, co tu się odpierdala. Racja, ciężko w to uwierzyć. Uwaga, refren. Spodziewaj się wizyty, chama w kominiarce. Jak zmoczyłeś pędzel, bo jesteś obsrańcem. To jest refren. Spodziewaj się wizyty, chama w kominiarce. No, patrz, mały się nie zesra. Polski rap w swoim pełnym blasku? Czekaj, wjeżdża wieszak. Frejerskie zachowanie, nie każdy gotyczy, eleganckie wychowanie. A gdzie tam są rymy? Tam są poprzestawiane szyki zdań jak u mistrza Jody, żeby uzyskać najprostszy rym z możliwych. Nigdy nie uwierzycie. To ma 1,5 miliona wyświetleń. Nie wierzę. Także nie licz na to, że w polskim rapie cokolwiek się zmieni na lepsze. Do tego potrzeba wielu lat rozwoju. Kawałki po 15 milionów wyświetleń, a oni tam wypadają z bitu. Tyle, nie ma sensu nawet tego dalej analizować. Jedyne co można spropsować u TPS-a to klimat niektórych podkładów. Przypominają stare rapowe brzmienia jeszcze z końcówki lat 90. Dobra, zdarzyły się sporadyczne komentarze typu: napisz kozaku taki chwytający za serce tekst jak intrus. Gratuluję, jak niektórzy oceniają moje umiejętności pisania przez pryzmat paru odcinków nagranych dla Beki i mówią o jakimś progresie. Dlatego dzisiaj ci pokażę, jak powstają tego typu teksty. A na koniec dostaniesz emocjonalny storytelling pisany głównie na pojedynczych rymach. Żebyś znowu nie powiedział, że nie jest podobny do ich twórczości. Ale oceń go tak rzetelnie. Wyobraź sobie, że taki storytelling wykonuje Kali, TPS czy inny intrus obserwator. Raperów, którzy z mordy wyglądają kurwa jak Heinrich Himmler. A teraz napiszmy wyciskacz łez na żywca. Kubek bojowy. Nigdy nie byłem bardziej gotowy. Pierwszy krok, wybieramy temat. Coś, co będzie chwytało za serce nawet największych twardzieli. Może być o poszukiwaniu miłości, o traumie, o chorobie bliskiej osoby, o wychodzeniu z depresji, o zdradzie. Załóżmy, że napiszemy tekst dla nowonarodzonego dziecka z perspektywy ojca ulicznika. Wybieramy beat. Do it. Nieco oldschoolowy, melancholijny. Kolejny krok, wymyślamy melodię. W rapie tak zwane flow. Pierwsze jakie wpadło mi do głowy, na refren wystarczy. Nastawiamy stoper i zaczynamy pisać pod tą melodię. Chcę ci dać to, czego nie miałem sam. Do naszej melodii pasuje bardziej. Zrobię wszystko, by ci dać to, czego nie miałem sam. O. Żeby trafić do serc wszystkich prawilnych patusów, trzeba przedstawić to tak, że nie miał wyboru. Musiał okradać sąsiadów i robić wały na własnych kumplach. Byś nie musiał nigdy kraść. Byś nie musiał nigdy kraść. Byś nie musiał nigdy kraść, widzieć satysfakcję psa, gdy leżysz skuty na glebie. Gdy leżysz na glebie skuty. Mamy już szacun u wszystkich uliczników. Wracamy do pierwszej linijki, aby dopasować końcowy rym, który nam się zarysował. To czego nie miałem sam. Zastanówmy się, czego nie miał. Ciepła, miłości, czyli coś, czego nie można kupić. Sprawdźmy. Zrobię wszystko, by ci dać to, czego nie miałem sam i czego nie można kupić. Dalej możemy dać jakiś wypełniacz. Typu tyle ran, tyle łez, tyle bólu, tyle zła. Tyle cierpień, tyle kłamstw. Doświadczyłem tyle zła, tyle bólu, tyle ran. Okej. Okay. Doświadczyłem tyle zła, tyle bólu, tyle ran, nim weszli panowie smutni. No, tak średnio nam to jeszcze pasuje. Doświadczyłem tyle zła, tyle bólu, tyle ran, pełno niepotrzebnych kłótni.
Dobra, to jest git już. Jak przystało na ulicznika, trzeba postawić się w pozycji ofiary i zepchnąć podprogowo odpowiedzialność na innych, tak żeby słuchacz współczuł. Załóżmy, że przez to, że świadomie wybrał robienie wałów na dobrych ludziach zamiast uczciwej pracy, jego kontakty z rodziną zostały zerwane. To nie on, to los. Albo lepiej Bóg. Bóg miał dla nas inny plan. Bóg miał dla nas inny plan. Najpiękniejsze kwiaty uschły. Najpiękniejsze róże uschły. Bóg miał dla nas inny plan. W domach, których ciepła brak. Najpiękniejsze róże uschły. Jest poetycko. Mamy pierwszą część. Jedziemy dalej. Pierwszą linijkę po prostu przekopiujemy, żeby zachować spójność. Trzeba powiedzieć o zmianach, jakie zaszły. Zerknijmy, żebyśmy nie powtórzyli rymu. Odkąd przyszedłeś na świat, już nie jestem więcej sam. Słaba składnia, trochę zmieńmy. Nienawiść odeszła w dal, kiedy przyszedłeś na świat i nie czuję dłużej pustki. Gdy twe sny spowiję mgła, to wiedz, że ja będę tam i zabiorę wszystkie smutki. Kali często ma rymy typu: będę dla was grać, będę na was srać, będę dla was kraść. Ja zawsze będę ci grał. Odwróćmy to. Będę kołysankę grać, będę kołysankę grać dla ciebie, a teraz uśnij. Come on! Czekaj, coś jest nie tak. Moją kołysankę gram, bo jesteś wszystkim, co mam. Moją kołysankę gram dla ciebie, a teraz uśnij. Dobra, czas stop. Ty to widzisz pocięte, ale całość zajęła dokładnie 24 minuty 36 sekund. Z czego połowa to mój komentarz. Sprawdźmy, co mamy. Zrobię wszystko, by ci dać to, czego nie miałem sam i czego nie można kupić. Byś nie musiał nigdy kraść, widzieć satysfakcji psa, gdy leżysz na glebie skuty. Doświadczyłem tyle zła, tyle bólu, tyle ran, pełno niepotrzebnych kłótni. Bóg miał dla nas inny plan, w domach, których ciepła brak, najpiękniejsze róże uschły. Zrobię wszystko, by ci dać to, czego nie miałem sam i czego nie można kupić. Nienawiść odeszła w dal, kiedy przyszedłeś na świat i nie czuję dłużej pustki. Gdy twe sny spowiję mgła, to wiedz, że ja będę tam i zabiorę wszystkie smutki. Bo jesteś wszystkim, co mam, moją kołysankę gram dla ciebie, a teraz uśnij. Przez ciebie zacząłem chlać, szedłem ćpać, a teraz mam ryj wysuszony od wódki. I taki refrenik wysyłam do twojego idola w formie wiadomości głosowych. Później piszę jeszcze dwie zwrotki, które zajmują kolejne 15 minut, a ludzie w komentarzach piszą: wow, arcydzieło z duszą. A prawilniaki: trzymaj się tam, mordeczko. Aż się łezka wokół kręci. Dosłownie tak to wygląda. I podkreślmy, mówimy o ich najlepszych kawałkach, z którymi ludzie się utożsamiają. Te pseudobragowe teksty Kalego to jest freestyle. Dzieciaki chcą znów tej trutki, gangowe porachunki. Zróbmy freestyle. Nawet pod ten bitce już mamy. Kanalion freestyle. O! Kali dla was grać, z febreloczki pchać, uczyć dzieci kraść, dalej jarać hasz. Kali będzie dla was grać, z febryloczki pchać, dalej towar brać, na policję srać. Gdy się skończy rap, dalej będę kraść, dalej jarać staw, dalej kleić hasz. Biorę za was mach, wynajmuję jacht, kruszę na nim gras, zielony jak Shrek, to na wszystko lek. Z tobą siostro fart, z tobą bracie pech, gandzie mafia ściek, to największa z bekie. Dziękuję. 100 milionów wyświetleń. Oni mnie zaczynają wkurwiać. Także zamykając temat ostatniego filmu, Kali skupił się na mnie po to, aby odwrócić uwagę od siebie. Ale to, kim ja jestem, jest w ogóle nieistotne w kwestii tego, co ludzie mu zarzucają. Jego byli koledzy, wszyscy, a także fani. I w takiej kwestii, że oficjalnie straszy ludzi sądem. W głównym singlu zgrywał gangsta i bezpodstawnie wyzywał. Mówisz, że jestem kłamcą? A teraz mówi: nie są w stanie mną zachwiać żadne ataki. Zjebaliście mi kurwa też PR. Nie odpowie, bo oprócz kilku moich domysłów reszta to wszystko prawda. Nie odpowie, bo martwi raperzy nie mówią. Ale przyznaję, podjął najlepszą możliwą decyzję. Czyli zachować zniewieściałą postawę i przemilczeć temat. Jak boss. Ale po co takie gadanie? Znam siebie. Wiem, kim jestem. Byłem, jestem, będę. It's my life. No tak, tylko że ty się chwalisz tym, że jesteś oszustem i tym, co robiłeś. Teraz się nie żarty, pioniera. No co ty? Bo przypał, wszędzie kamera. Znowu ty? Nie, pedały jakieś. Czapka w hip-hopowych i tam paru
albo buziaków, co tam za kradzież rowerów. Nie zależy ci na marketingu, ale mając żonę bierzesz dziki do teledysku, pozując na Escobara. Na mieście tyle koksu, że se chyba kupię narty. Sprzedajesz chińskie tacki, breloczki i skarpetki z logo Gandhi. Nagrywając w wieku 41 lat przyśpiewki dla dzieci o tytule Ziele. Wczoraj martwiłeś się o swój wykreowany PR, a dzisiaj już ci nie zależy. Przecież marketing jest podstawą jakiegokolwiek biznesu w tych czasach. Znowu kłamiesz w tak prostych kwestiach. Co pokazałeś? Co pokazałeś? Że będzie tak! No! Jeszcze zwrócił moją uwagę komentarz kobiety, która odpisała jakiejś zapatrzonej w niego fance. Cytuję. Gdyby twojej matce przyłożył nóż pod żebra i okradł ją, albo jak Dawidzior wszedłby do ciebie na chatę, katował członków rodziny, żeby znaleźć biżuterię, a 10 lat później szczycił się tym w kawałkach, to rozumiem, że kupowałabyś jego płyty i finansowała nowe audice. Yeah. Bo przecież u Kalego nie zaszła żadna refleksja. To jest chujowe, bo to wy go stworzyliście. Gucci, Prada, Moncler versus. Ja uważam, że w obecnych czasach wszystko by przeszło. Wyobraź sobie taki scenariusz. Jest pedofil, którego sąd skazał na 6 lat. Po 6 latach wychodzi na wolność i nagrywa swoją zajebistą płytkę na bujających bitach. Rozumiem, że zakupiłbyś egzemplarz. A wraz z tobą 100 tysięcy innych ludzi i pedofil odjeżdża w Ferrari. Przepraszam, podaj mi numer do siebie. Frajer, dziękuję. Proponuję wam jeszcze raz posłuchać disów firmy i tego, co mówią byli członkowie Gandzia Mafii. Wszystko dla mafii! Bo Kanalion już 2 razy robił z siebie ofiarę, a ludzie niesłusznie zajmowali jego stronę. Ale to musiało wrócić, bo człowiek wygrany nigdy nie jest ofiarą. Żebyś w życiu się nie nazywał już k***a Gandzia Mafia. Tylko pedał, k***a, zwykły pedał. Wiesz co oni mogą? Chuja mogą. W ogóle czy wy się słyszycie? Dorosłe chłopy i Gandzia Mafia. W takim razie zakładam Coca Cartel Music Group. Albo Palermo Connection. Kto dołącza? Będziemy robić hajs na przyśpiewka dla dzieci. Taka mała dygresja. Ten kanał to jest moje zdanie. Robię i mówię to, na co mam ochotę. Jeżeli komuś się to nie podoba, ma tysiące innych kanałów do obserwowania. Droga wolna. Ja w miarę możliwości pomogę, zwłaszcza jeśli chodzi o zrzutkę dla jakichś zwierzaków, ale nie jestem w stanie odpowiadać na większość wiadomości, bo musiałbym chyba robić tylko to. I was late 'cause I went to go get some chicken wings. Wszyscy widzowie, normalni widzowie, są mi równi. Także proszę nie robić ze mnie żadnego bożka, jak z tych niedorozwojów. Nie wysyłajcie mi tych propozycji i zdjęć jak na jakimś castingu, bo nie jestem zainteresowany poznawaniem kogokolwiek. Wszystko co mam, to odwaga i słowo honoru, którego dla nikogo nie złamię. Na koniec szybkie zaoranie. Ponoć mówi o mnie ciemna strefa. Ale jaka ciemna strefa? Olo solo. Olo solo, olo solo. Co to za kolo? Tak samo jak ten cały olo solo, jakiś zjeb, kurwa. Najpierw mówi, że w większości mam rację, a później obraża moją inteligencję nazywając najmanem rapu. Najmanami rapu to jesteście wy. Nie macie pojęcia ani o kulturze, ani o tworzeniu. Żadnej charyzmy, głosu, flow, rymów, intelektu, nic. A pozujecie na fachowców jak ci z tego wywiadu. Czy to znaczy, że co, że hip-hop powstał w Polsce? No tak, tak. Można to się opowiedzieć. Czyli przynajmniej jeden gatunek muzyki, który wywiódł się z Polski i uzyskał popularność na świecie. No tak jest, no. Można to śmiało określić. Przecież ciemna strefa jest bonusa. A ty pasujesz tam jak hermafrodyta. Ta nazwa w twoim wypadku oznacza zaśmienie mózgu. A gdy na ciemną ścieżkę wejdziesz, na zawsze twoim losem rządzić będzie. Niestety filmy są zdemonetyzowane przez użyte w nich liczne fragmenty i wulgaryzmy. Więc jeśli nawet wyświetlają się w nich reklamy, to środki trafiają do tego, który zgłaszał roszczenia. Sprawdź sam, jak to działa. Tego typu fame nie ma praktycznie żadnych plusów. To jest tylko cena, jaką trzeba ponieść, żeby cokolwiek się zmieniło. Ale nawet jeśli kanał będzie w przyszłości generował wysoki dochód, bo to podstawa jakiejkolwiek działalności, to na to zwyczajnie zasługuje. Po pierwsze, to jest cenny czas mojego życia. Po drugie, czy tego chcesz, czy nie, ten kanał jest jedną z najbardziej kreatywnych i oryginalnych rzeczy w polskim rapie. I ma wyższą wartość, chociażby rozrywkową, od waszego dukania. Jeżeli nie rozumiesz podstaw wymiany handlowej i kapitalizmu, to ja ci darmowej lekcji nie będę udzielał, przykro mi. Już i tak macie darmową lekcję rapu. Musisz się oduczyć tego, czego się nauczyłeś. Rozumiem, że paliwo na stacji, mefedronik u dilera,
otrzymuje za swój czarujący, bezzębny uśmiech. Idź do szkoły językowej, powiedz, żeby ktoś był twoim tłumaczem za darmo. Idąc tokiem Olo Solo, takiemu wojewódzkiemu na przykład płacą za nic, bo tylko prowadzi wywiady. A dietetyk tylko mówi ci, co masz jeść. To gangsterzy? Biznesmeni. Dla mnie taka jest podstawowa rola faceta. Gromadzenie zasobów, wnoszenie wartości w życie innych ludzi. Wszystko to ekonomia. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to współczuje jego żonie i dzieciom. Żeby zrobić coś większego albo komuś pomóc, też trzeba mieć kapitał. Jaka ciemna strefa. Od razu widać, że ten wypierdek mamuta nie ma nic wspólnego z ulicą, bo nawet działając w nielegalnej strefie, uczysz się chociaż podstaw przedsiębiorczości. To wszystko jest Bayer Monachium. Pić na wodę, fotomontaż. To jak wy funkcjonujecie w tym życiu, w biznesie? Przecież na streetie wszystko kręci się wokół pieniędzy. Ulica, bo wyrwie sąsiadce torebkę i dostanie 10 lat w Alcatraz. Tu debil debila debilem pogania. Hashtag polski rap. Kretyni, idioci, półgłówki, durnie. W nowym roku startujemy z projektem. Pierwszy film będzie o wytrzymałości psychicznej, czyli o tym, jak być twardzielem w życiu. Prezesie, jak ja się napracowałem, bo to trzeba było w nocy wstawać, po tym lesie łazić, zimno, mokro. Tylko żeby niektórzy nie pomylili bycia twardzielem na przykład z trenowaniem MMA. Przez lata poznałem naprawdę wielu zawodników. U sportowca często psychika decyduje o wygranej. Kupa mięśni, kiedy w środku skrywasz płaczące dziecko, nie czyni cię twardzielem. Większym twardzielem jest na przykład dzieciak, który znajduje w sobie pozytyw, żeby walczyć z chorobą. A kobieta nie potrzebuje, że tak powiem, drugiej cipki. Jak tam u ciebie prywatnie? Jest jakiś podryw na fejsie, czy nie? Dobra, teraz mam dla ciebie emocjonalny storytelling w stylu Intruz TPS, pisany w 5 minut. Twoje zdrowie, żeby ci się wiodło i do następnego. Była młoda i nieskazitelna, a na imię miała Julia. Piętno najgorszych slumsów, gdzie żyli jak w katakumbach. I matka ćpunka, ojczym zaraz pucha. Komu ufać? Gdyby zniknęła, nawet nikt by jej nie szukał. A jej młodość przemijała w setkach brzydkich miejsc, zimnych przejść, do których nawet szczur brzydziłby się wejść. Gdy po ojca przyszła śmierć, pękła bańka mydlana. Dramat, nadzieja umarła w ścianach, lodówka się nie zapełni sama. Jej matka poznawała tych najohydniejszych typów, tak agresywnych typów i zepsutych do szpiku. Bydlak oksywie zbychu, sam na sam się pasił nad nią. Łzy na policzku sam. Samotna jak ten upadły anioł. W pychu to patrol, których świat chce widzieć za kratami. Ten wato raper okradłby dziewczynkę z zapałkami. I w szkole głodna ukrywała siniaki i blizny. Bardziej niż krzywdy przerażała obojętność innych. Baba od wizy powtarzała w koło będziesz nikim. Jej zapomniane serce stawało się pustym zimnym. Jej niemy krzyki patrzący na to ślepy świat. Miała 12 lat, gdy ją zgwałcił pierwszy raz. Wyrzuty jak demony przychodzą po mnie. Bo nie pomogłem Julii, chociaż mogłem. Została sama, jej życie było dla nas obce. Labirynt ulic, gdzie życie jak w śpiączce. Spójrz jak deszcz jej łez zastępuje słońce. Kiedy na głowę naciągała kołdrę i nadzieja powoli gasła jak świeczki na torcie. Można wybaczyć, ale nie zapomnieć. My music touch your heart like a cardio surgeon.